W tym wideo pokażę Ci drenaż limfatyczny, czyli specjalny masaż na odczucie zmęczonych nóg i opuchnięte kostki. Jeżeli masz opuchnięte kostki, a być może również podudzia, to oznacza, że z jakiegoś powodu Twój układ limfatyczny jest niewydolny, nie do końca wydolny. Także tym masażem pomożemy układowi limfatycznemu przemieścić nadmiar płynu międzytkankowego z powrotem do układu krwionośnego. Jeżeli masz opuchnięte kostki, to wykonuj tą procedurę każdego dnia. Drenaż limfatyczny ma taki swój specyficzny schemat i to właśnie dlatego, aby wspomagać w odpowiedni sposób układ limfatyczny. Więc pierwszy etap to pobudzenie pompy limfatycznej w naszym brzuchu, więc połóż się na plecach, na macie albo na łóżku. Połóż ręce na brzuchu i oddychaj głęboko, tak aby Twoje dłonie się unosiły. I z kolejnym wdechem, a właściwie z kolejnym wydechem możesz docisnąć ręce do brzucha i wdech odpuść. I wydech dociśnij. I wdech odpuść. Wydech dociśnij. I teraz przenieś palce trochę wyżej. Jeszcze raz. I wydech. I teraz troszkę niżej. Dociśnij dłonie do brzucha. Super. Możesz też wykonać kilka takich ruchów ogólnie masujących brzuch, czyli zagłębiam czubki palców do brzucha i przesuwam je lekko w stronę pępka i tak w różnych miejscach na brzuchu. Jeżeli odczuwasz jakąś bolesność, to sprawdź może moje filmy na YouTubie na temat terapii trzewnej, autoterapii, automasażu brzucha. Tam jest więcej materiałów. Okej. Okej. Po pobudzeniu pompy brzusznej pobudzamy teraz węzły limfatyczne w pachwinach i w kolanach. Więc zacznijmy od pachwin. Odnajdź sobie miejsce, gdzie Twoja noga łączy się z miednicą, dokładnie w pachwinie. Tam znajduje się duże centrum węzłów limfatycznych. I przyłóż palce i wykonuj malutkie kółeczka. W ten sposób i przesuń palce centymetr niżej i znowu wykonaj kółeczka i centymetr niżej tak jest bardzo dobrze jeszcze raz od początku od góry pachwiny. Świetnie. I druga strona. Być może nawet wyczujesz węzły chłonne, takie przeskakujące kuleczki. I jeszcze raz. Możesz to równie dobrze zrobić na leżąco, w ten sposób.
Ok, przechodzimy do pobudzania węzłów chłonnych pod kolanem. Przyłóż ręce pod kolanem i wykonuj kółeczka. Poglądowo. Natomiast noga powinna być rozluźniona. Ok. I jesteśmy gotowi, aby rozpocząć właściwy masaż. Więc nałóż na swoje ręce troszkę oliwki albo kremu. Naprawdę nie przesadzaj z ilością. I rozprowadź ją na obu nogach. Wszystkie ruchy, jakie będziemy wykonywać podczas tego masażu, to ruchy do góry, do środka ciała. Więc zaczynamy od uda, bo może Ci się wydawać, że problemem jest tylko opuchnięta kostka, ale tak naprawdę opuchnięta lekko jest cała noga i najpierw musimy odprowadzić płyny z uda, zrobić miejsce dla płynów z podudzia i wtedy dopiero będziemy gotowi, aby odprowadzać płyny z kostki. Więc przyłóż obie dłonie do uda i przesuń je do góry. I postaraj się wszystkie ruchy kierować do pachwiny. Pomalutku. Ten masaż musi być naprawdę super powolny. Po prostu przykładaj dłonie i przesuwaj je do pachwiny. Wewnętrzna strona uda jest bardzo ważna. Możesz to zrobić również jedną ręką i wtedy drugą ręką powtórzyć tuż obok. Ok. Górna strona kolana, uda. I troszkę bardziej z boku. I całkiem z boku. I teraz postaraj się ten płyn zabrać ze sobą do pachwiny. Stąd do pachwiny i od dołu. I również kieruj do pachwiny. Okej. Pozwól, że pokażę ten masaż tylko na jedną nogę, natomiast jeżeli masz problem z obojema, to po prostu wróć do momentu, kiedy zaczynam masaż. Jak już skończymy z tą nogą, to potem wróć do tego momentu, kiedy zaczynam masaż i odtwórz film jeszcze raz. I do pachwiny. I uwaga, teraz znowu pobudzamy węzły. Dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Super. Następnie podudzie. Więc
Zaczynamy nisko. Jeżeli dasz radę w ten sposób złączyć dłonie i przesuwać po całej łydce, to super. I przez kolano. Do uda. I pomału głaszczemy. To ma być właśnie takie głaskanie, ale takie głębokie, takie, że naprawdę chcesz ten płyn ze sobą zabrać. Trochę przy środkowej stronie, no i od dołu. I jeszcze raz całe podudzie. I uwaga, teraz przesuwamy cały ten płyn, który udało się zebrać. Nawet jeżeli go nie widzisz, to wyobraź sobie, że udało Ci się teraz przesunąć płyn spod udzia do kolana i teraz z kolana kierujemy wszystko do pachwiny, każdy ruch do pachwiny. I przód uda, bok, i tył. Świetnie, i teraz znowu pobudzamy węzły chłonne pod kolanem. Przyłóż palce i wykonuj kółeczka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Super. No i przechodzimy do samej stopy i kostki. Więc zaczynamy od paluszków. I przesuwamy pomalutku palce przez kostkę. W górę. I zróbmy tak kilka razy. I teraz uwaga, każdy paluszek osobno. Mały paluszek, drugi, trzeci, czwarty i największy. I zobacz, tak, też taki sam mały ruch możesz wykonywać
na przód stopiu. Tak, żeby przesunąć ten płyn, zmobilizować te zwłókniałe tkanki. Jeżeli masz problem z obrzękiem limfatycznym przez długi czas, to te tkanki na pewno są dla Ciebie bolesne i takie jakieś zwłókniałe, twarde. Więc postaraj się w ten sposób opracować teraz to miejsce pod kostką. Właśnie to miejsce, porządnie. I od ścięgna Achillesa do góry. Tu możesz złapać w ten sposób. I ciągnij ten ruch do kolana. Tył łydki pięknie, czyli zaczynamy od pięty. Postaraj się obrysować całą tą kostkę. I do góry. I z tej strony zaczynamy od paluszków. Przód kostki i do góry i dokładnie też obrysuj kostkę z obu stron, te kosteczki. Okej. I już. Wchodzimy w ostatni etap. Przesuwamy wszystko po podudziu. Pobudzamy węzły chłonne pod kolanem. I przesuwamy od kolana najpierw po wewnętrznej stronie uda do pachwiny. Następnie górna strona uda. Także jak widzisz, pomimo że jest to drenaż na opuchnięte kostki, to najwięcej masujemy udo. I boczna strona uda. Chyć skierujemy do pachwiny. Pobudzamy węzły chłonne w pachwinie. Raz, dwa i trzy. I raz, dwa i trzy. Świetnie. I teraz jeszcze raz się połóż na pleckach. I pooddychaj do brzucha. I wraz z wydechem dociśnij dłonie do ziemi. Wraz z wdechem odpuść. I wraz z wydechem dociśnij. Świetnie. Jeżeli potrzebujesz zrobić to też na drugą nogę, cofnij film do momentu, kiedy zaczynaliśmy masowanie i zrób na drugą nogę.
I think we did it.